Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. Pedagogia katechezy. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 16 stycznia 1985 roku. Z katechezą wiążą się problemy pedagogiczne. Z tekstów Ewangelii dowiadujemy się, że stykał się z nimi także sam Jezus. Przemawiając do Rzesz, Jezus posługuje się przypowieściami, dostosowując w ten sposób swoją naukę do umysłowości słuchaczy. Stopniowo wyjaśnia ją uczniom. Uwzględniając ich trudności w zrozumieniu i dopiero w drugim okresie życia publicznego otwarcie zapowiada swoją bolesną drogę, po czym na końcu wyjawia im swoją tożsamość nie tylko Mesjasza, ale także Syna Bożego. Stwierdzamy również, że w szczególnie ważnych dialogach przekazuje treść swego objawienia, odpowiadając na pytania rozmówców i posługując się dostępnym dla nich językiem. Czasem sam zadaje pytania. Ukazuje problemy. Chrystus pokazał nam, że katecheza musi przybierać różne formy w zależności od tego, do jakich grup i osób się zwraca. Wskazał nam także charakter i granice owego dostosowania. Przedkładał swoim słuchaczom całą naukę, dla głoszenia której został posłany i mimo oporów słuchaczy przedstawił swoje orędzie ze wszystkimi wynikającymi zeń wymogami wiary. Przypomnijmy sobie mowę eucharystyczną, wygłoszoną w Dniu Rozmnożenia Chleba. Pomimo zastrzeżeń i odejścia wielu osób, Jezus nie zmienił swojej nauki i wezwał uczniów do jej przyjęcia. Przekazując słuchającym Go całość swego orędzia, zdawał się na oświecające działanie Ducha Świętego, który miał sprawić, że później pojmą to, czego nie mogli zrozumieć od razu. Przeto i dla nas dostosowanie katechezy nie może oznaczać uszczuplenia ani okaleczenia treści nauki objawionej, ale dążenie do tego, by była przyjęta zgodnie z wiarą, w świetle i z pomocą ducha świętego. Idąc za przykładem Jezusa, jedynego mistrza, Kościół w swej katechezie starał się dostosowywać do tych, którym chciał nieść światło Ewangelii. Ten wysiłek dał się zauważyć w szczególny sposób w ostatnich czasach, które przyniosły widoczny postęp w dziedzinie katechetycznej specjalizacji, zwiększyła się bowiem liczba katechetycznych instytutów formacyjnych, przeprowadzono systematyczne studia nad metodami prowadzenia katechezy i ukazano najbardziej skuteczne sposoby nauczania. Należy życzyć sobie, ażeby ten wysiłek trwał i rozwijał się jeszcze bardziej. Problemy dostosowania katechezy są liczne i trudne. Zmieniają się one w zależności od miejsca oraz czasu i nie przestaną pojawiać się także w przyszłości. Należy zauważyć, iż dzisiaj problemy te wiążą się z rozwojem nowych środków społecznego przekazu. Obok prostych i tradycyjnych form katechezy otwiera się możliwość nauczania katechetycznego wykorzystującego najnowocześniejsze środki Rozpowszechniania. Kościół nie szczędzi zachęty próbom tworzenia nowych form przekazywania prawdy ewangelicznej. Należy patrzeć życzliwie na wszystkie dobre inicjatywy podejmowane w tej dziedzinie i gratulować osobom, które na tym polu występują w roli pionierów. Katecheza nie zamierza więc poprzestać na tym, co uczyniono w przeszłości. Jak powiedziałem w adhortacji katechezi tradende. Katecheza potrzebuje stałej odnowy, przez pewne pogłębienie samego jej pojęcia, jej podstaw pedagogicznych, przez poszukiwanie stosownego dla niej języka, przez wykorzystanie nowych środków do skutecznego przekazu własnego orędzia. Można powiedzieć, że katecheza, podobnie jak i sam Kościół, zdąża ku lepszej przyszłości, która będzie wymagać aktywnej współpracy wszystkich osób zainteresowanych oraz uważnej otwartości wobec postępu ludzkiego społeczeństwa. Potrzeba odnowy wymaga stałej i dokładnej analizy osiąganych rezultatów. Nie można wychodzić z założenia, że wszystko co nowe jest dobre i opłacalne. Ważne jest doświadczalne sprawdzenie skuteczności obranej drogi. Choć w ostatnich czasach włożono wiele wysiłków, w rozwój metod katechezy. To jednak nie można pomijać faktu, że w wielu miejscach odnotowano częste skargi na braki i nie najlepsze rezultaty pewnych nowych metod. Synod z 1977 roku sygnalizował niedociągnięcia, a nawet braki w tym wszystkim, czego dotychczas dokonano, obok niezaprzeczalnego postępu. Dzięki ożywionej działalności katechetycznej i wielu obiecującym inicjatywom, te niedociągnięcia winny skłonić do uważnej rewizji stosowanych środków i przekazywanej nauki. Synod podkreślił przede wszystkim, że nauczanie musi być organiczne i systematyczne, a nie oparte na improwizacji. Prawdą jest, że zastarzałe przyzwyczajenia i rutyna rodzą drętwotę, zobojętnienie. I wszelkiego rodzaju przeszkody, ale trzeba też uznać, że nierozważna improwizacja powoduje zamęt u katechizowanych, u dzieci i ich rodziców, i staje się przyczyną wszelkiego rodzaju błędów, rozprzężenia i w końcu całkowitego zniszczenia jedności. Obok systematyczności, związanej ze sprecyzowanym programem i celem nauczania katechetycznego. Synod na zakończenie swych obrad przypomniał jeszcze trzy jego cechy. Musi ono dotyczyć tego, co podstawowe i najważniejsze, nie poruszając żadnych kwestii spornych i nie stając się teologicznym poszukiwaniem albo naukowym wykładem. Musi być wystarczająco pełne, to znaczy takie, aby nie poprzestawało na pierwszej zapowiedzi tajemnicy chrześcijańskiej, którą przekazuje Kerygma. Ma to być pełne wprowadzenie w chrześcijaństwo, dotyczące wszystkich elementów życia chrześcijańskiego. Pragnienie, aby przekazać naukę pełną, wynika w sposób naturalny z postawy wiary i miłości, która oznacza przywiązanie do całego objawienia i wolę przekazywania go innym. Podstawowym elementem chrześcijańskiej katechezy jest duch wiary. Nie wystarczy poszukiwanie i doskonalenie nawet najlepszych metod jeśli nie są one ożywiane duchem wiary. Aspekty naukowe pedagogii nie zdołają zastąpić braku wiary, bowiem wiara skłania katechizującego do poszukiwania lepszych metod przedstawiania i przekazywania doktryny. Wiara jest duszą katechezy, inspirującą cały wysiłek pedagogiczny w nauczaniu religii. Z drugiej strony, katecheza, jako jedna z form przekazu objawienia w Kościele, Musi dostosowywać swoje treści i metody do struktury właściwej temu przekazywaniu, która polega na nierozerwalnym związku pomiędzy pismem świętym, tradycją i magisterium. Będziemy mieli okazję powrócić do tej struktury w naszych dalszych rozważaniach. Następne rozważanie w cyklu wstępnym do systematycznej katechezy dotyczy stosunku pomiędzy katechezą a wymogami pedagogiki. Przede wszystkim sam Chrystus jest wzorem stosowania tych wymogów. Widzimy w Ewangelii, jak przedstawiając wielkie sprawy Boże, tajemnice nadprzyrodzone, dostosowuje się do swoich słuchaczy i stopniowo dochodzi do coraz głębszych tajemnic wiary, na przykład do Eucharystii, do objawienia, że jest Synem Bożym w współistotnym Ojcu. Stopniowo doprowadza umysły swoich słuchaczy, swoich uczniów do tych tajemnic wiary. Ta adaptacja, czyli dostosowanie, na zawsze pozostaje podstawową metodą wszelkiej katechezy, w każdym narodzie, w każdym języku, w każdej kulturze. Trzeba więc, ażeby były również inicjatywy naukowe w tej dziedzinie. Tak jak na drodze nauki coraz lepiej poznajemy zasady pedagogiki, tak też możemy je coraz pełniej stosować w katechezie. Kościół wszystkie te inicjatywy wita z zadowoleniem równocześnie jednak żąda od nas ażebyśmy przyglądali się im także krytycznie czy są one zgodne z podstawowymi celami katechezy i katechizacji wedle wzoru Chrystusa bowiem katechizujący ma przekazywać całość tajemnic wiary całość prawd wiary wszystko nie może niczego pomniejszać dostosowywać do upodobań ludzkich jeśli prawda jest wymagająca czy nawet twarda to trzeba ją również podać w odpowiedni sposób. I to jest pierwsze wymaganie konieczność katechezy całościowej, integralnej i systematycznej. Równocześnie trzeba, oczywiście, tak jak czynił Pan Jezus, szukać dróg prowadzących do umysłów i serc ludzi współczesnych. Niewątpliwie te umysły i serca mają swoją specyfikę wynikającą z całej naszej epoki z cywilizacji między innymi z cywilizacji środków przekazu społecznego, wynikającą z narodowej kultury czy ogólnopolskiej kultury, wynikającą także z poziomu i postępu wiedzy szczegółowej. To wszystko trzeba brać pod uwagę. Równocześnie i przede wszystkim ten, kto naucza, kto głosi prawdę Bożą, musi odwoływać się do Bożego światła, które prowadzi od wewnątrz nauczającego i nauczanego. Każdy głosiciel Bożej prawdy, każdy katechista czy katecheta musi być wrażliwym i skutecznym narzędziem pozostającym pod wpływem samego Ducha Świętego. I musi do tego Ducha Świętego przede wszystkim się zwracać o światło i o moc dla swoich ludzkich poczynań, ludzkich słów, ludzkich zabiegów katechetycznych. To, co mówię, jest ważne oczywiście dla Kościoła w Polsce, dla dusz pasterstwa i katechizacji i dla wszystkich, którzy w nim biorą udział, a wiadomo, że biorą udział nie tylko kapłani, siostry zakonne, ale także szerokie kręgi świeckich, poczynając od rodziców, którzy są powołani, aby stawać się pierwszymi nauczycielami wiary, pierwszymi katechetami swoich dzieci. Życzę ażeby te poczynania pracy kościoła w Polsce wydawały błogosławione owoce. I życzę błogosławionego nowego roku wszystkim obecnym, zwłaszcza światu służby zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, chorym w Krakowie i w całej mojej ojczyźnie. Via tua volontà stuma, ci può in cielo e in terra. Padre nostro, quotidiano da novizie, che dimette noi servi vita nostra, circolo dei nostri miti, dei vittori dei nostri. Etre eros induka, intentazio horre,